Agatka Szmatka, a naszym dzisiejszym gościem będzie pan trener Smuda. Witam panią, witam państwa. Panie trenerze, zadam pani pierwsze pytanie. Co pan powie o przygotowaniach Polski do Euro 2012? Do Euro, tak? Kiedy dziś rano przechodziłem obok Stadionu Narodowego, widziałem dwóch robotników popijających browary. Co proszę? Przepraszam, murujących filary. Pan prezes Lato strasznie niewyraźnie pisze. Zadam panu drugie pytanie. Panie trenerze, co pan powie o przegranym meczu z Litwą? Panie redaktor, ja to skomentuję w ten oto sposób. Naszych chłopców męczą ciągłe kontuzje i... Panie trenerze, jesteśmy dorośli, jesteśmy w telewizji, nie bawmy się jak dzieci. Tak szczerze, proszę. Szczerze? Tak. Dobrze. No więc to było tak. Siedzimy sobie z chłopakami przed meczem w szatni. No i wchodzi trener Litwy i mówi: wzięliście może tego tira przed stadionem? A my: no tak, no fajny tir jak tir. A on na to: tam jest 25 ton czystego, białego, słodziutkiego cukru. Przegracie, tir jest wasz. To szokujące! No, taka okazja rzadko się trafia. Jak to? Wy na to się zgodziliście? Oczywiście. Tylko Roger coś mam rodził, ale z tego względu, że on nie umie wypowiedzieć nawet stół z powyłamywanymi nogami, to go nie słucham. Panie trenerze, a co pan powie o naszych niedobrych polskich pseudokibicach? No, to jest chuligaństwo, pani redaktor, nie popieram tego, ale chciałbym ich tylko sprawdzić. Byli notorycznie prowokowani przez kibiców Litwy przyśpiewkami typu bez VAT, bez VAT lub wszystko po 5 zł. A mnie się wydaje, że to dlatego, że polska reprezentacja spadła najniżej w rankingu FIFA w historii. No widzi pani, tworzymy historię. Dziękuję, to był pan trener Smuda. Do zobaczenia. Tato! Co? Tato! Co? Co się stało? Tato, a ty umiesz wiązać krawat? No pewnie, że umiem. O, no jak ty ładnie wyglądasz, gdzie ty się wybierasz? No wiesz, tato, no. No powiedz, gdzie? No tato, no na randkę idę. Synu, to najwyższy czas ciebie uświadomić. Albowiem to jest guma. Żują za każdym razem, kiedy spotykasz się z ukochaną osobą, a będziesz miał świeży oddech. No dzięki, tato. Słuchaj, musi być piękna. No jest. Czekaj, czekaj, gotowe. Może coś powiesz o nich? No tato, to jest taka, no, no romantyczka, no. Jak to romantyczka? No tato, no na imię ma Roman, a na nazwisko Tyczka.